Proszę, 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 napad pierwszy raz na Kaju, a jak wiadomo, pierwszy raz jest bardzo ciekawy. I nie zobaczyłem, czym wchodzimy, czym wychodzimy, jedyne tylko co widziałem, że będziemy wchodzili główną bramą. Także pierwszy raz na Kaju Periko się musi sprawdzić. Nie jest to zbyt częste, żeby tak wam powiedzieć, że jest pierwszy raz akurat i nikt nie wybrał tunelu, także... No mamy chyba ciekawy napad w takim razie nam się wylosował. Oj, ciekawe, ciekawe nam się wylosowało. Musimy to sprawdzić. Napad na Kaio Periko. Alkonos to się nazywa. Aha. Czyli jedziemy samolotem. Bo, no, jedziemy, kurde. Ktoś tutaj od razu już zaczął płakać. Wyznaczył nam cel, słuchajcie. Słuchajcie, będziemy skakać. A, musimy skakać po nożyce, bo koleś nie odkrył tego. W ogóle dobra jest to patrz, on tu odkrył se wszystko praktycznie, ale nożyc nie ma. Jest to jeden z nielicznych osób, które tutaj... zwyczajnie sobie zeszły po te nożyce. Lecę. Ja powiem tak, ja spadam. O, widzę, że drużyna też już zaczyna powoli spadać. Słuchajcie, lecimy, lecimy. Nie wiem, podejście na Fortnite tutaj jakieś wchodzi. To jest nie tylko Fortnite, ogólnie to jest wiele Battle Royale'ów, tak to wygląda. Koleś tam jeden leci, 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 leci i chyba gdzieś doleci. O, w końcu wyskoczył. Koleś padł. Ty, te nożyce jeszcze są jednorazowe! Nawet tego nie wiedziałem. Nie, no to super, nie, dobrze się zapowiada. Koleś już padnął na starcie. Wiem, wiem, to jest, wiecie, bardzo, bardzo trudne, co nie? Skoczyć z samolotu i użyć spadochronu. Zaczyna się ciekawie robić. Kaio Periko pierwszy raz. Dla przypomnienia, każdy z nich ma dosyć wysoki poziom. Panem hostem jest ten, co ma 35, także też miejcie to pod uwagę, że koleś po prostu robi to, co zazwyczaj się powinno robić z poradników. Czyli idziemy po prostu na Kaio Periko. Jako pierwszą rzecz, nie zarabiasz hajs, idziesz na Kaio Periko. Dobra, tutaj koleś chyba będzie chciał walczyć z botami. Walnął jednego, drugiego, bardzo dobrze, nie zrobiłeś alarmu. Świetna decyzja, panie hoście. Kamera jest tam. Może być. Jak coś może natrafić chyba z 5 kamer, zanim wejdziemy do rezydencji. Więc to też chcę powiedzieć. Tylko nie spojrzałem ogólnie na ogólną ilość tego wszystkiego. Ile wiecie jest tych, no. Czy jest złoto, czy nie ma złota. Na to nie popatrzałem. Jak coś, to tych nożyc nie potrzebujemy. Bo możemy zrobić coś takiego, jak widzicie, i potem sobie kliknąć. Wtedy możemy wejść do środka. Zabieramy wtedy. Czy tu już mamy alarm, czy co jest? Chyba nie. Nie, no nie mamy. Nie, mamy. Ja cię nie mogę, ty. Gdzie się pojawił alarm? Kto to zrobił? Noclie. Ja cię nie mogę. Co tu się wydarzyło właśnie w tym momencie? Kiedy? Gdzie? Tu. Okej, trafię gościa? Trafię chyba. Ja nie trafię? Ty, gościu, wywalił. Włącza główną ochronę przeciwlotniczą. Świetnie, bardzo dobrze. Ktoś tutaj masz? Nie. No walają w nas. Panie hoście, biją. Coś uważam, że chyba możemy tego nie skończyć, wiecie? Tyk, nie ma go. Tamten koleś chyba w rezydencji zaczyna działać. Czym on wyskoczył? Koleś chce, żebyśmy wzięli ten towar tutaj. No dobrze, no to jedź po ten towar. To my fast. On tak trochę jest strasznie daleko, jakby tak powiedzieć. Oni są strasznie daleko już wszyscy. Pakuj się do torby. Niestety, jesteśmy okrążeni. Panie hoście, nie! Helikopter do nas nawala. Wszędzie nas biją. Masakra, kurde. Wzywa ekipę wsparcia. Jeszcze ich wykupił. A dobra, że oni tutaj na mnie czekają. Wiecie, ja coś obstawiam, że kurde, tu może być słabo. Dał nam punkt, gdzie jedziemy teraz. Biją nas, biją. Ja cię nie mogę. Co tu się dzieje? Na dwóch kółkach zasuwamy. Mogę ich trafić, źle powiem. Kurde, naprawdę. Chcę ich trafić, ale nie mogę. Dobra, zabieram tutaj ten towar, co leży. Are you coming? Kurde, ale nas tutaj otoczyli, ja pierdzielę. Wiedziałem, że pierwszy raz na Kaio Periko może być taki, kurde, aż interesujący. Sam zapomniałem swojego pierwszego razu, bo był dokładnie taki sam. Jak ktoś tam pamięta, nie no, to 2 lata temu było. Raczej wątpię, że ktokolwiek będzie takie rzeczy pamiętał. Ty, już mi się skończyły przekąski. O kurde, no to dobra. Ja coś czuję, że zaraz się... zepsujemy, dobra. Ja nie mam przekąsek. Kurde, się nie przygotowałem, zostało same dziadostwo. Coś czuję, że może być mój koniec dosyć marny. Zaznaczmy tego gościa. Mogę jedyne tylko co, to używać armorów. Już padł koleś. Zwykłą ekipę a, też padłem. Ty. No nie, no ja nie uzupełniłem przekąsek. Po prostu. What? What? Restart. Nie ma restart. On sobie tutaj chyba wejdzie po prostu. A dobra, już myślałem, że wyszedł koleś, po prostu cutscenka się odpaliła, że tu wchodzi.
No nie, no kurde, no ja mówię, ja się źle przygotowałem. Nie przygotowałem się zupełnie, o, może tak powiem. No i teraz po prostu jest szypał jednym słowem. Znaczy cały czas jeszcze jest oczywiście ratunek z tego, nie? Bo teraz jak jest początek, to zobaczcie. On jest teraz w rezydencji, on po prostu w rezydencji padnie, to wszyscy zaczynamy od rezydencji. Także, no mówię, tutaj jeszcze to jest jakby do ugrania sytuacja. Nie musimy nic jakby robić, wiecie? W sensie kompletnie nic. Bo jeszcze to jest do ugrania sytuacja. Czyścina obrazek. Proszę, jak tutaj... Jak koleś jest zaradny. Generalnie tylko dwa takie obrazki weźmie i to wszystko. No ale dobra. O, koleś tutaj się kłóci na czacie. Nie możesz tego zrobić samemu. Resetuj. Może, właśnie tym jest dobre, że on może to zrobić samemu. Albo wychodzę. O nie. Dobra. Jak to, bo to chyba host był. Ale generalnie może to zrobić samemu. Nie ma jakby, wiecie, żadnego limitu. Ogólnie, jeżeli chodzi o to. Każdy może z nas paść, jedna osoba może przejść cały ten napad w zasadzie. Także... Ale się to kłóci. Nie podrobiłem do godziny, żeby nie dostać z tego milion. Nie no, będziesz miał, słuchaj, zobacz, patrz. Odniósł główny łup, masz już milion. 2% tylko zabierają. Ale musisz policzyć, że masz jeszcze 55%. Bo wszystkim musisz jeszcze dać po 15, także on robi nam tutaj wszystko. O, wyszedł. Zrezygnował. Twój prezes rezygnuje. Mógł dać jeszcze chwilę, kto wie, czy rzeczywiście by było... Co by było, nie? Ale niestety. Jak widzicie, pan host, no nie był zadowolony z tego. Ale jak chce zarobić więcej, to w zasadzie mógł to samemu by robić, a nie polegać na randomach. Jacy tutaj dołączą, tak. Chcę wam tylko podpowiedzieć. Bo pierwszy raz zabierają tylko 2%, bo zabiera sobie tylko Paweł swoją działkę. Paser bierze 0, a potem jest po 12%. Także... No. Jakby to powiedzieć wam. Jest naprawdę wtedy bardzo, bardzo interesująco. Wydaje mi się, że trzeba coś poszukać następnego, bo to trochę za krótko było. Ale zobaczymy, może coś jeszcze tutaj ciekawego nam trafi na tym Kayo Pelico. Ale zapewne nie będzie to już pierwszy raz, no chyba, że nie wiem, znowu do tego samego gościa uda się dołączyć, ale... Szczerze powiem wam, wątpię w to, że uda się znowu do tego samego gościa dołączyć, ale zobaczymy, co tutaj na Kayo Pelico nas czeka. Ale prawdopodobnie mówię, no już raczej nie pierwszy raz. Mówię, pierwszy raz na Kayo Pelico to akurat, tak serio powiem, to jest dosyć rzadka sprawa. Nie spotyka się to często, że jest pierwszy raz na Kayo Pelico. Zobaczymy w takim razie, do czego gra mnie w ogóle dobierze. Różowy diament. Poziom normalny. O, zapomniałem kliknąć. Co ty tutaj masz? Mój tutaj drogi panie hoście. 4 złota, dobra. Rezydencja. Bezpowrotnie jakby rezydencja, więcej nie ma potrzeby. To jest w zasadzie wszystko. Teraz tylko mówię pytanie, czy on to rozpocznie? Czy tak teraz patrzy i się zastanawia... O, dobra, daje mi chyba 20% za to wszystko. Chyba decyduje, żeby dać mi procenty. Chciał mi dać więcej... Jednakże zrezygnował. Jakoś przeżyję bez tych pieniędzy. Nie wiem, droga do miliarda jest jeszcze bardzo, bardzo daleko. Ale spokojnie, damy radę. O! Laga Rosji. Ciekawe, czy serio koleś jest z Rosji. W sumie to będę powtarzał pewno wiele razy. I powtórzę po raz jakby kolejny. Ale generalnie napady na Kayo Pelico opłaca się robić zwyczajnie w dwóch przynajmniej. No ogólnie, w wielu przypadkach w trzech jest lepiej. Wychodzisz najlepiej, jeżeli chodzi o kasę. W sensie dajesz każdemu po 15%, mam na myśli. Ale w wielu przypadkach we dwóch wychodzisz lepiej. Ja mu od razu mu powiem w języku angielskim. Nie, ja nie wiem. Ja nie wiem, o tak powiem. Ale spokojnie, my co sobie poradzimy. Jakby... To, że siebie nie będziemy rozumieć, mamy jeden prosty cel. Musimy okraść pana El Rubio. Ja nie wiem, co ty do mnie mówisz. Nie wiem, xa, no. Tyle ci mogę powiedzieć. Bo to zapomniałem, jak było powiedzieć mu, że nie po rosyjsku. Nie, to chyba było, ale jak to się pisze? Jak napiszę tak, to raczej nie szczali, o. Bo to tak powiem, no trochę... Dobra, no chyba on jest w swoim świecie, ale no... Wiem, że jakoś mówię, to by trzeba było, mówię, mieć bindę na to najlepiej, żeby napisać w drylicy. Nie wiem, to coś tam gada. Coś się gada, kurde, nie wiadomo co. Dobra, wchodzimy tam. Dawaj do góry. Nie wiem, chcesz iść tędy, to tędy. O, te same zestaw broni przynajmniej. Nic się nie zmieniło, poza tym, że teraz mamy wielką ulewę. Ja tutaj spokojnie, ja sobie poradzę, panie hoście. Pan host nie musi się tutaj przejmować. Jakby powiem tak. Ja sobie tutaj na spokojnie dam radę. Na spokojnie, proszę się nie denerwować. Proszę tam nie rzucać tymi swoimi zaklęciami w języku. Nieznanym mi, gdzie śpieje, że kurde gra z jakimś Amerykańcem czy coś. Monitoring wykrył ciało. Panie hoście, nie! Co pan host narobił? Jakby, jakie rozkazy, panie hoście? Ja nie wiem. Nie wiem, my to resetujemy, gramy to dalej. Jakby, to się tędy nie biegnie. To się biegnie tu.
I już tutaj otwierasz te drzwi. Wiem, że tam jest już bezpiecznie, ale... No, tak nie bardzo. Nie wiem, co teraz mamy zrobić, tak szczerze powiem. Co to znaczy? Co ty mi mówisz? Ja nie wiem, co to znaczy. Restart czy co? Tak? Ja nie wiem, co to znaczy, co ty mówisz. Naprawdę, człowieku, do... Zlituj się nade mną... I proszę mówić mi w języku, który chociaż rozumiem. Jakby nie wiem, o co mu chodzi, naprawdę. Wiem, że oni tam w Rosji za bardzo, wiecie, nie ogarniają tego typu tematów, ale... Ale chyba chcę, żeby to resetować, tak powiem. Chyba. Dobra, to damy się pod reset. Chyba, bo mówię, no ja nie wiem, co on mówi, nie? Nie mam pojęcia, muszę się domyślać. Ale zrobił alarm przez przypadek. Chyba. Chyba, że nie zauważył tej kamery. Generalnie tak jak coś, aby ktoś się zastanawiał, w samej rezydencji można zniszczyć prawie każdą kamerę. Można tylko, trzeba tylko jedną zostawić, ale możecie wszystkie kamery zniszczyć. Jakby kogokolwiek to się zastanawiało, to można zrobić. Mówię, że ten napad bardzo dużo wybacza. Naprawdę on jest banalny i niezrobiony, jakby to wprost powiem. On jest naprawdę bardzo prosty. Musimy zdobyć klucze. Jakby tylko tyle powiem, trzeba zdobyć klucze. Jest jeszcze jeden strażnik, jeżeli tutaj nie wypadnie z tego gościa czerwonego, ten co chodzi obok rezydencji. Jeszcze on może mieć klucze. No ale na szczęście nie. Że klucze do bramy już są. Możesz tam sobie otwierać jak chcesz. Tutaj przepustka, proszę. I teraz w zasadzie powinniśmy iść po złoto. Może tam sobie wyczyszczasz teraz teren. Chcesz iść tędy, no dobra. Ja bym poszedł po te złoto, ale no... Jak tutaj jest złoto, bym je otworzył i poszedł dalej. Bo musimy 3 kubki zdobyć generalnie. Jakby... Nic więcej, nie? 3 kubki trzeba zdobyć i tyle. Daju. Co mam na myśli? Dobra, ja tutaj podnoszę nam złoto. Ty tam się zajmij tym różowym diamentem. Co prawda, można byłoby to zrobić naokoło, byłoby trochę lepiej. Bo przydałoby się, mówię... Idź jeszcze po złoto. Gdzie ty masz złoto? Na początku masz złoto, no. No to trzeba by iść po te złoto na samym początku. Trzeba by się tam udać. Tylko właśnie on jak podniesie ten różowy diament, to właśnie boty się respią, jest trochę trudniej tam wejść. Ale no, ogólnie żeby powiedzieć, to nie będzie to jakieś mega, mega trudne mimo wszystko. Potem może nie tędy. Dobra, chodźmy tego gościa ściągnijmy. Tutaj. No dobra, no w sumie chcesz pościągać, to możesz ściągnąć. Jakby to nie będzie nam przeszkadzało, głównie teraz już w operacji praktycznie nikt. Także dawaj, tutaj otwieramy sobie drzwi. I tak, ty sobie zabierasz kubkę, ja sobie zabieram kubkę i uciekamy. Ty weź sobie swoją kupę, ja biorę sobie swoją kupę. Nie rozumiemy siebie ani słowem, ale każdy z nas wie, o co chodzi. O, jakby co mamy zrobić ze sobą. Ty weź swoją kubkę złota jeszcze tam dokończ i możemy uciekać. I w zasadzie w sumie to zrobię, nie? Już pobiegnę do tych drzwi. Co ja tutaj mam, kurde, zrobić innego? No już nic innego tutaj nie wymyślę. Idę po prostu do tych drzwi. Tylko ściągnijmy jeszcze tego gościa, żeby już wyczyścić sobie całkowicie teren i w zasadzie oczekujemy tutaj pana hosta i wiejemy! A będziemy bardzo zarobieni, bo mamy dosyć sporo. Teraz nagle ubyło nam tego łupu. Pewno nie zaliczyło, żeśmy wzięli główny łup, ale tam było 2 400 000, także ogólnie to jest sporo. Ja z tego będę miał prawie że 400 tysięcy, także to też jest bardzo dużo, to też chcę podkreślić. Oraz jednocześnie będzie jeszcze hajs za elitę. Co prawda to jest poziom normalny, więc to będzie raczej 50 tysięcy, ale mówię, mimo wszystko, no trzeba. On niech sobie weźmie to, a ja po prostu tutaj sobie zdobędę drugi motocykl. Coś, nie? On pewno tam czai, co ja tutaj mam na myśli. Bier motor, a nie. Nie wiem, co ty piszesz, nie rozumiem w ciebie. Bier motor, odjeżdżamy. Da. Kurde, tyle ci powiem. Nie wiem, co ty gadasz. O. Dawaj, Serega do mnie tutaj. Sergiej, o! Sergiej! Dimitri! Dajesz tutaj. Dobra, gdzieś tam popłynął, nie wiadomo już gdzie. Nie musi w zasadzie płynąć, wystarczy tutaj zaczekać chwilę. I będzie już zakończone. 2 100 000 do podziału. Uuu, 315 tysięcy. O, a elity przecież nie ma, bo był restart. O nie. Dobra, no trudno w takim razie. Musimy się nacieszyć tym, co jest. Dobra, ale wyszedł. To jest najważniejsza sprawa. Udał się napad? Udał się. Szkoda tylko tego pierwszego razu na Caio Perico, że nie wyszedł, ale... No trudno, nie można mieć wszystkiego. Także tutaj z gościem z Rosji, jak widać,
możemy świętować dany napad. Zarobieni. On tutaj dużo zarobił. I zarobił, powiem tak, on zarobił więcej, niż gdyby zarobił, grał samemu, także... No... To trzeba to powiedzieć, że on sobie to zarobił i ja zarobiłem. Ale spoko, nie? Generalnie bardzo dobrze nam to poszło, więc... Ja jestem zadowolony. Ale no cóż, wraz tutaj ze swoim rosyjskim ziomeczkiem, który coś mi teraz napisze, ale ja nie rozumiem kompletnie. Ja nie panie Maju. O, ja nie panie Maju. Panie Maju. Ja nie panie Maju. Dobra, w każdym razie to byłoby na tyle. Do następnego, cześć.